Czy jesteśmy zdrowi w naszej rodzinie, kręgu przyjaciół i znajomych, w szkole i w pracy? Czy wiemy, jak duży wpływ mamy sami na nasze zdrowie? Te pytania tylko z pozoru wydają się trudne. Rozwiązania są bardzo proste. Odpowiadają na nie lekarze i specjaliści w naszym magazynie Co słychać, panie doktorze? Jest to cykl porad i rozmów o zdrowiu. Zachęcamy do zdrowego trybu życia i profilaktyki. Zatem, co słychać, panie doktorze? Tabletka, kilka tabletek, a w najgorszym przypadku zastrzyk powinien rozwiązać wszelkie problemy zdrowotne. To pozornie dosyć oczywista mądrość, a jak jest naprawdę? Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tak zwana medycyna naprawcza to jeden z najmniej ważnych czynników, od których zależy, czy czujemy się dobrze. Wśród czynników, które decydują o tym, czy jesteśmy zdrowi, najważniejszy jest styl życia. W naszych wędrówkach po zdrowiu spróbujemy dzisiaj zatrzymać się na płaszczyźnie zdrowia publicznego. Czy to groźnie brzmi? Czy to jest trudne? Nie, proszę Państwa, to jest tak proste i oczywiste, jeżeli mamy odpowiednią wiedzę. Ludzie, którzy mają wiedzę, żyją lepiej, zdobywają wyższe stanowiska, lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach życiowych, są bogatsi i, co ciekawe, są zdrowsi i żyją dłużej. I to jest fakt oczywisty. A więc wiedza. Wiedza dlaczego? Dlatego, że wiedza pokazuje nam, że o naszym zdrowiu w głównej mierze decyduje nasz styl życia. Jak mieszkamy, jak jemy, co pijemy i ile pijemy. Proszę Państwa, jak długo śpimy, jak wypoczywamy. Nasz stan emocjonalny, umiejętność życia w społeczeństwie to 50% determinuje o naszym zdrowiu. W kolejnym dopiero miejscu mamy sytuację uwarunkowań biologicznych, a więc to, co nam przekazali nasi przodkowie w genach, nasi rodzice, choroby genetycznie uwarunkowane, następnie płeć, a następnie wiek. Na to wpływu nie mamy, musimy z tym żyć. W kolejnym etapie jest nasze otoczenie, środowisko, a więc zanieczyszczenie powietrza, jakość wody, gleba, na której rośnie nasza żywność. Na to mamy bardzo duży wpływ. I tu Państwa chyba zaskoczę. Dopiero gdzieś na piątym miejscu znajduje się opieka zdrowotna. Opieka zdrowotna, medycyna naprawcza to tylko około 20% naszego zdrowia. A więc o czym powinniśmy rozmawiać? Głównie o stylu życia, a więc o wiedzy, o edukacji. Gdzie zaczynamy naszą edukację? No zapewne zaczynamy w domu, ale tą taką profesjonalną edukację zorganizowaną przez Państwo rozpoczynamy w szkole. Dlatego dzisiaj chcę Państwa zaprosić do szkoły podstawowej, z którą współpracujemy, i pokazać, jak powinniśmy edukować dzieci wspólnie z nauczycielami, wspólnie z pedagogami, z rodzicami w kierunku przede wszystkim dbania o swoje zdrowie, a więc samokontroli. Wiele parametrów potrafimy sami badać. No, masę ciała, ale po co ją robić? Jeżeli zrozumiemy, że otyłość jest niezwykle groźną chorobą i predysponuje, wywołuje kolejne choroby układu krążenia, cukrzycę, nadciśnienie, to wtedy zrozumiemy, że musimy dbać o swoją masę ciała. I nauczmy nasze dzieci dbania o masę ciała, o to, aby nie przekroczyć tak zwanego BMI, z angielskiego Body Mass Index, a więc pewnego współczynnika, który pokazuje, że już jesteśmy z nadmiarem masy ciała, a może i otyłością. A proszę Państwa, pomiar ciśnienia krwi. Czy musimy biegać do gabinetu lekarskiego czy pielęgniarskiego? Przecież mamy w domu aparaty. Potrafimy ten aparat wziąć, nauczyć się i zobaczyć, czy jeszcze mieścimy się w granicach normy, a może już nie. Pójdźmy dalej. Pomiar glikemii, a więc wczesne wykrycie cukrzycy. Aparaty są ogólnie dostępne, pomiar jest prosty, tylko potrzeba wiedzy, umiejętności i odwagi. I dzieci to potrafią. Te wszystkie elementy powinny być właśnie wprowadzane już w szkole podstawowej. I nie tylko po to, że dzieci
same o siebie potrafią zadbać, ale potrafią zadbać o kontrolę swoich najbliższych. A może mama, może tata potrzebuje takiej kontroli, ale coraz częściej gwarantuję, że nasza babcia i nasz dziadek zazwyczaj już ma cukrzycę, ma nadciśnienie i wymaga tego monitorowania. I proszę Państwa, ponieważ jesteśmy w takim okresie radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, to pozwolę sobie troszeczkę naszą edukację przypomnieć o moją własną z lat 60. ubiegłego wieku. Kiedyś na lekcje w pierwszych klasach szkoły podstawowej przyniosłem długopis, który mi tato wręczył, gdzieś tam zdobyty. Wtedy to była zdobycz. Zaniosłem do szkoły, wziąłem do ręki, zacząłem pisać i nagle linijką po łapach dostałem od mojej ukochanej nauczycielki. Nie przynoś mi tego do szkoły. Ty się musisz nauczyć poprawnie pisać, a nie jakiś tam długopis. O czym chciałem Państwu powiedzieć w tym momencie? Otóż stoi przede mną jakiś, prawda, laptop, może jakiś zminiaturyzowany, zwany telefonem, smartfonem. Co to jest? To jest źródło komunikacji. Za moment to źródło komunikacji będzie podstawowym narzędziem w telemedycynie. A więc komunikowania się pacjenta, szczególnie starszego pacjenta, z ośrodkiem medycznym. Nasze funkcje życiowe będą przekazywane zdalnie przez te urządzenia do ośrodków medycznych, a zwrotnie dostaniemy informację, czy należy jakiś lek zmienić, zwiększyć, zmniejszyć dawkę, a może natychmiast pojawić się na konkretne badanie wyjaśniające. Osoba starsza, kiedy na to spogląda, powie, no tak jak ja, to jest ten długopis, którego nie przynoś mi do szkoły. Ale dzieci nasze wezmą to szybko do ręki i jeżeli będą dobrze zmotywowane przez nauczycieli, przez pielęgniarki, bardzo szybko dokonają naniesienia parametrów życiowych naszego zdrowia i wyślą do ośrodka. I między innymi w tej szkole, z którą współpracujemy, proponujemy nauczyć nasze dzieci i pokazać Państwu, że to jest takie proste, takie oczywiste. Wystarczy chcieć. A więc zapraszam Państwa do szkoły podstawowej promującej zdrowie. Kluczowe znaczenie ma zatem sam pacjent i jego wiedza o tym, jak być zdrowym. Stąd wiele inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez Łomżyńskie Centrum Medyczne. Z powodzeniem działa tam Akademia Rodzica czy Szkoła Cukrzycy. Najnowszy pomysł dotyczy edukacji zdrowotnej rozpoczynanej w szkole podstawowej. Jednym z zadań medycyny szkolnej jest realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz edukacja zdrowotna. Przykładem edukacji zdrowotnej jest nauka samokontroli masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego i pulsu, obliczanie BMI oraz wykonywanie pomiarów glikemii przy pomocy glukometru. Korzyścią takiej edukacji jest lepsze zrozumienie stanu zdrowia i choroby przez dzieci, większa troska o zdrowie własne i najbliższych oraz umiejętność pomocy rodzicom lub dziadkom. Dzięki współczesnej technice dzieci mogą znakomicie pomóc dorosłym w wykorzystywaniu aplikacji mobilnych do monitorowania stanu zdrowia. Mówię tu o Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia, w skrócie OSOS. Jest to rodzaj notatnika zdrowotnego, umożliwiającego automatyczne zbieranie danych o naszym zdrowiu. OSOS gromadzi nasze dane w sposób elektroniczny na anonimowym koncie, do którego mamy dostęp przez internet. Dzięki temu wszystkie nasze dane na temat naszego zdrowia są zawsze łatwo dostępne. Co ważniejsze, wszystkie informacje zdrowotne trafiają na nasze konto automatycznie ze wszystkich placówek oznaczonych logo OSOS. Po założeniu konta dostępnych mamy wiele funkcji, m.in. elektroniczna kartoteka pacjentów. Właśnie tam są zamieszczane nasze informacje, m.in. wizyty u lekarza, wystawione skierowanie, recepty oraz ich realizacja w aptece oraz badania laboratoryjne. Cała nasza historia znajduje się w jednym miejscu. Dzieci i wnuki, które są wyposażone w odpowiednią wiedzę, będą mogły pomagać w przekazywaniu danych o stanie zdrowia swoich bliskich do ośrodków medycznych za pomocą komputerów, tabletów czy smartfonów. Ten pomysł bardzo im się spodobał. Przede wszystkim dzisiaj nauczyłem się tego, jak mogę zrobić pomiar dziadkowi choremu bądź babci. Według mnie takie zajęcia są bardzo dla nas
nam bardzo pomagają, bo no, możemy się nauczyć różnych rzeczy, dzięki temu możemy komuś pomóc albo uratować nawet życie. BMI według mnie jest bardzo przydatny, dzięki temu będzie można obliczyć, czy ktoś ma niedowagę czy nadwagę. Na przykład w mojej rodzinie mam dwie młodsze siostry, które nie wiem, czy mają niedowagę, no bo jedna chodzi na karate, trenuje, więc chciałbym to sprawdzić i w domu dzięki temu będę mógł to sprawdzić. Moim zdaniem te zajęcia nauczyły mnie bardzo wiele. Na przykład jak się posługiwać glukometrem, jak sobie zmierzyć cukier, wzrost, wagę i czy nie mam na przykład nadwagi, jak zmierzyć ciśnienie mojemu na przykład dziadkowi albo babci. Moim zdaniem to jest bardzo pożyteczne dla dzieci, które jeszcze tego nie wiedzą, więc lepiej, aby jak jest taka możliwość, to żeby miały takie zajęcia w szkole. Inicjatywę edukacji zdrowotnej w szkołach popierają również pedagodzy i rodzice. Szkoła jest zawsze przygotowana do tego, żeby przekazywać wiedzę dzieciom, tak, ale jednocześnie dbać o ich taki harmonijny rozwój, zarówno w sferze takiej intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, a także w sferze fizycznej. I stąd edukacja zdrowotna jest ważna, tak, bo możemy wtedy mówić o tym, że nie są to działania takie okazjonalne, przypadkowe, ale jest to taki proces, prawda? Proces taki dydaktyczno-wychowawczy, który uczy dzieci nabywania nawyku dbania o zdrowie własne i dbania o zdrowie właśnie innych. My jak gdyby jesteśmy takim wstępem do budowania świadomości zdrowotnej przyszłych młodych ludzi, a także przyszłego społeczeństwa. Uczymy dzieci przede wszystkim zrozumieć, czym jest zdrowie, tak, jak należy dbać o zdrowie, co zagraża zdrowiu. Uczymy też dzieci, pomagamy w poznaniu własnego rozwoju, prawda, jak kształtuje się, rozwija nasz organizm, kiedy możemy, jak reagujemy, kiedy jest, jak są, wynikają jakieś problemy zdrowotne. Uczymy poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne, za zdrowie innych osób, a także przygotowujemy do uczestnictwa w różnorodnych działaniach, w których dzieci bardzo chętnie uczestniczą w szkole, prawda? Tutaj u nas, jeśli proponujemy im różnorodne formy prezentowania siebie, tak, i zdobywania wiedzy na temat zdrowia. Jako rodzic uważam, że edukacja dzieci w strefie jakby medycznej, pojęciach medycznych i o tym, co robić w różnych przypadkach, jest bardzo ważne. Zwłaszcza w takich dzieci właśnie już w wieku szkolnym, chociaż i przedszkolne też, to jest ważne, bo coraz słychać takie sygnały, że dziecko zadzwoniło na pogotowie, bo mamusi coś się stało, bo dziadkowi coś się stało, więc na pewno warto oswajać dzieci z urządzeniami medycznymi, co to jest ciśnieniomierz, jak zadzwonić na pogotowie i tak dalej. Także takie zajęcia w szkole są naprawdę bardzo ważne i uważam, że bardzo potrzebne. Każda szkoła powinna skorzystać z takiej możliwości, żeby panie specjalistki przyszły i opowiedziały i dzieci jakby oswoiły właśnie z tymi pojęciami. Też bardzo ważna jest właśnie tutaj, są wykłady na temat żywienia dzieci. Jak wiadomo, teraz w szkołach te zdrowe żywienie jest już prowadzone, bo zniknęły przeróżne niezdrowe rzeczy ze sklepików szkolnych, ale wiemy dobrze, że dzieci potrafią sobie i poza szkołą poradzić z tym, żeby kupić sobie jakieś niezdrowe rzeczy. Im więcej one są świadome tego, że warzywa i owoce są ważne w ich diecie i może chipsy to niekoniecznie, także tym lepiej. Także warto im codziennie przypominać i takie lekcje, wydaje mi się, że w naszej szkole są bardzo fajne i mam nadzieję, że będą kontynuowane. Jak się okazuje, czasami wystarczy bardzo niewiele, żeby mieć kontrolę nad własnym zdrowiem. Rodzicom, babciom i dziadkom będą mogły w tym pomagać również dzieci, które już od najmłodszych lat uczą się, jak wykonywać podstawowe badania kontrolne.